podcastu tego słuchasz dzięki patronom Marzenie Sawickiej, Przemkowi Sławińskiemu, Damianowi Rucińskiemu i Szymonowi Kryszce. Zapraszam. Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to 605 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. To tutaj codziennie dostajecie porcję wiedzy na temat tego, co ciekawego dzieje się w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Wyglądam sobie za okno, za oknem, co prawda jeszcze ciemno, bo jest godzina 5.08 dnia 2 lutego 2022 roku, ale i tak widzę, że w nocy sypnęło śniegiem. Tak, 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 moi drodzy, zima nie odpuszcza, zima przyszła do nas z powrotem i troszeczkę śniegu nasypała, przynajmniej w okolicach Warszawy, gdzie na co dzień sobie mieszkam. No ale dzisiaj oczywiście nie będzie odcinka na temat pogody w lutowe poranki, tylko porozmawiamy sobie o drugim wydaniu magazynu Focus on Business w wersji polskiej, który ukazał się na koniec stycznia i już jest na biurkach tysięcy odbiorców w naszym kraju. Tak, Focus on Business, dla przypomnienia, to magazyn, który zastąpił po 10 latach tytuł Outsourcing and More. Tak, wszystko przechodzi swoją ewolucję, rewolucję i takaż też nastąpiła właśnie w przypadku wydawanego przez 10 lat magazynu Outsourcing and More, który teraz znacie pod tytułem Focus on Business. Jest to jedyne w Europie czasopismo sektora nowoczesnych usług dla biznesu wydawane regularnie w trybie dwumiesięcznym i do tego ukazujące się w wersji polskiej i w wersji angielskiej. Do tego jest ono drukowane, tak że można go sobie zasubskrybować, można go znaleźć w bibliotekach publicznych szkół wyższych, można go znaleźć w centrach obsługi inwestora w urzędach polskich miast, no i jeszcze w kilku różnych innych miejscach, takich jak chociażby ambasady, izby gospodarcze, czy też wiele, wiele innych. No dobra, tyle o tej dystrybucji magazynu. No a teraz przejdźmy sobie do tego, co przynosi nam wydanie numer 2 Focus on Business, czyli to, które ukazało się na przełomie miesięcy styczeń-luty 2022 roku. No, jest to magazyn, który, powiem wam, że ma 82 strony, tyle akurat przypadło na to wydanie styczniowo-lutowe i na okładce spogląda na nas Magdalena Olborska, która jest CSR menadżerką w Samsung Electronics Polska. Tak, CSR to działalność korporacyjna, odpowiedzialna działalność korporacyjna, która od wielu, wielu lat towarzyszy już rozwojowi różnych firm i to wcale niekoniecznie tylko korporacji, bo małe, średnie i duże przedsiębiorstwa biorą sobie za cel różne akcje, które pokazują, że biznes może wspierać odpowiedzialnie również swoje otoczenie. No i jak mówi nam Magdalena Olborska, mamy wpływ na lepsze jutro. I tu możecie się dowiedzieć już o tym, w jaki sposób Samsung realizuje swoją strategię CSR-ową. To jest temat okładkowy, to jest temat numeru. Dzisiaj wam trochę poszeleszczę, więc się nie zdziwcie, jak tu będziecie słyszeli przewracane kartki, a to właśnie dlatego, że dzisiaj nie spoglądam na monitor, tylko dzisiaj mam przed sobą drukowane wydanie magazynu Focus on Business i to z niego będę wam przekazywał informacje o tym, co takiego tutaj macie. No dobra, po spisie treści wskoczmy sobie w takim razie w stałą sekcję magazynu, którą są aktualności biznesowe. Jeżeli poszukujecie jakichś ciekawostek z rynku, no to oczywiście pierwsze nasze kroki kierujemy do doktora Google'a i tam sobie wpisujemy to, czego szukamy. Ale gdybyście chcieli mieć wyfiltrowane informacje chociażby ze świata nowoczesnych usług dla biznesu i otoczenia tegoż sektora, no to możecie sobie wskoczyć właśnie na strony magazynu Focus on Business i tutaj na stronie 6 i 7 dowiecie się na przykład o tym, że Hashwall to nowoczesna ścianka do biura, która została wypuszczona przez firmę Micomax Smart Office. No, żyjemy w tej pracy, takim środowisku, gdzie to zaaranżowanie przestrzeni biurowej staje się coraz intensywniejsze i coraz ciekawsze. No i tutaj mamy informację, że właśnie Micomax Smart Office wypuścił na rynek zupełnie nową ściankę do biura. O co w niej chodzi, jak ona wygląda i jakie ma funkcje, o tym właśnie możecie sobie przeczytać. Dodatkowo dowiecie się na przykład o tym, o nauce online Sedło.pl, co jest bardzo, bardzo ciekawym tematem wprowadzonym przez tą firmę, a konkretnie jej firmę matkę, czyli LMC Polska u nas w naszym kraju. No a oprócz tego jeszcze możecie się dowiedzieć o nowych możliwościach
Oliwii w Gdańsku. I tutaj warto wspomnieć, że Oliwia Business Center to jest największy kompleks biurowy, jaki w ogóle istnieje na terenie północnej Polski, ale oprócz tego firma, która jest deweloperem Oliwii Business Center, wpada na genialne pomysły dotyczące obszaru mieszkalnictwa i to właśnie o tym możecie sobie przeczytać w aktualnościach biznesowych. Co mamy później? Później mamy zapowiedź czegoś, nad czym ja pracuję już od wielu, wielu miesięcy, a mianowicie Wind of Change. O co chodzi z tym wiatrem zmian? No cóż, chodzi tutaj o 6. edycję BSS Forum oraz 9. galę Outsourcing Stars. Trochę zapowiedzi, trochę odsłaniania kart, żebyście wiedzieli, co nas czeka, a ja już wam mogę powiedzieć, że bukujcie sobie termin 7 kwietnia 2022 roku, gdyż to właśnie tego dnia będzie miało miejsce 6. BSS Forum oraz 9. Gala Outsourcing Stars, które w tym roku zostaną poprzedzone szeregiem innych inicjatyw biznesowych mających miejsce w dniach 5-6 kwietnia. Tak, ten początek kwietnia będzie pod znakiem wiatru pozytywnych zmian i ten wiatr będzie wiał w Trójmieście. Tak, tak, tak. Także szykujcie się na to, poczytajcie sobie, pooglądajcie sobie, jak wyglądały poprzednie gale, bo właśnie taka relacja fotograficzna jest tutaj wręcz wam zaprezentowana. No i oczywiście zapamiętajcie sobie adres strony www.bssforum.com i to tam zaczynają się pojawiać coraz szersze szczegóły dotyczące tegorocznej edycji tego wydarzenia. Dobra, zapowiedzi na początek, a później mamy rekomendacje podcastów. Jak zwykle niezastąpieni Greg Albrecht, Piotr Budzki oraz Wojciech Struzik dzielą się swoimi rekomendacjami zarówno własnej twórczości, podcastów własnego autorstwa, ale też i rekomendują podcasty innych autorów, którzy tutaj wpadli im na ich falę, na ich słuchawki i które przypadły im do gustu, aby się podzielić nimi i zarekomendować dalej. Ja oczywiście do tej trójki, czyli do Grega, Piotra i Wojciecha również dołączam wraz z moim podcastem oraz z rekomendacją tego, co ostatnio wpadło mi w uszy i co uważam, że powinniście sobie posłuchać. Na co tutaj wpadliśmy tym razem? No cóż, rekomendujemy chociażby podcasty Tima Ferrisa, Anny Sarnackiej-Smith, czy też chociażby rozmów Facebooka albo o nauce negocjowania umowy, rozmowę Małgorzaty Fitszyk-Barral. Wszystkie te podcasty znajdziecie na stronach magazynu Focus on Business wraz z QR-kodami, gdzie możecie sobie od razu te odcinki posłuchać. Dobra, idziemy dalej. W takim razie wchodzimy już w sekcję biznesową i to tutaj wita nas tekst Bartłomieja Babańczyka, aktywność pracowników w mediach społecznościowych. Ale czy to jest taki luźny temat? No niekoniecznie, dlatego że jest to tekst pisany przez prawnika. Tak, Bartłomiej Babańczyk jest radcą prawnym w Baker McKenzie i to on nam na te elementy związane z obecnością pracowników w social media zwraca uwagę. Jak zwykle, to nie jest jedyny tekst o charakterze prawnym w magazynie Focus on Business, bo to tutaj już na kolejnych stronach Dorota Chudzik i Konrad Matuszewski z Chudzik i Wspólnicy, z kancelarii Chudzik i Wspólnicy, mówi nam o Polskim Ładzie Biznes po nowemu. Tak, tak, tak. Coż ten Polski Ład nam narozrabiał na koniec roku? No to warto sobie parę rzeczy uporządkować, chociażby takie jak ukryte dywidendy, grupę VAT i kilka jeszcze innych elementów. O tym wszystkim pani Dorota Chudzik oraz Konrad Matuszewski piszą na stronach Focus on Business. Dobra, przeskakujemy sobie na kolejne strony i tutaj mamy tekst Karoliny Prusaczyk z firmy Flowdog. I o czym sobie tutaj przeczytamy? O marketingu relacyjnym, plusy i minusy z perspektywy klienta. Czym jest marketing relacyjny? Co się z tym wiąże i rzeczywiście jakie są jego jasne i ciemne strony? O tym wszystkim Karolina Prusaczyk nam tutaj mówi. Nawet wam zacytuję taką jedną rzecz, która jest tutaj wyciągnięta z tekstu pani Karoliny. A mówi ona, że zarzutem w stosunku do marketingu relacyjnego jest potencjalne ryzyko ingerencji w wybory konsumentów. Większość z nas nie lubi, kiedy ktoś próbuje wpływać na nasze decyzje.
No a jak to jest z wami? Lubicie, jak ktoś wpływa na wasze decyzje, czy nie? Albo czy zdajecie sobie sprawę, jak ktoś wpływa na wasze decyzje? No o tym właśnie możecie sobie w tym tekście przeczytać. Dobra, wskakujemy na kolejne strony. Nadal jesteśmy w sekcji biznesowej i tu już wita się z nami Justyna Piechowska, HR Manager w Transcom Poland. I pani Justyna mówi nam o czym? Mówi nam o rezyliencji, a konkretnie rezylientnie, czyli jak. Zafrapowało was to? Cóż to oznacza? Co też pani Justyna ma na myśli? No, ja wam też tutaj wyciągnę pewien cytat z jej artykułu. Artykuł jest dosyć obszerny, więc można sobie pogłębić całą wiedzę. No, a pani Justyna między innymi w swoim artykule zwraca uwagę, że liderkę, lidera przyszłości charakteryzuje dużo energii fizycznej i częste zapadanie się w sobie, aby osiągnąć odpoczynek czy stan spokoju ducha. To krytyczna umiejętność, żeby móc optymalnie wykorzystać swoje wewnętrzne zasoby i utrzymać motywację w trybie dążenia do realizacji celów. No, to tylko wybrany jeden fragment z artykułu pani Justyny Piechowskiej. Po resztę zapraszam was na strony 24, 25 i 26 w magazynie Focus on Business. Przeskakujemy sobie na kolejne strony. No i tutaj już bardzo ciekawy temat. Nawet o tym nagrałem kiedyś jeden odcinek podcastu, a mianowicie Zjadacze Czasu. Pierwszy taki kalkulator. Tak, to tutaj Krzysztof Pimpicki i Michał Stangret odkrywają karty tego, czym są zjadacze czasu, jak sobie z nimi radzić, jak je liczyć i warto sobie to oczywiście przejrzeć, a warto też pamiętać o tym, że Krzysztof Pimpicki jest prezesem firmy Positive Productivity, Michał Stangret również jest zatrudniony w tej firmie, a razem promują, a w zasadzie opisują i odsłaniają karty swojego najnowszego projektu, którym jest Harmodesk. Poczytajcie sobie, bo uważam, że akurat to narzędzie jest bardzo ciekawe i daje dużo dobrego w rozwoju biznesu. Wskakujemy sobie dalej na, słuchajcie, również strony biznesu, gdzie będziemy mieli temat dotyczący przyszłości biura, czyli jak to przyszłe biuro będzie wyglądało. Któż nam może w tym doradzić? Któż nam może tutaj odsłonić karty z tym związane? No nie kto inny, jak firma Balma. Tak, firma Balma to jest polski producent mebli biurowych i nie tylko, ale rzeczywiście środowiskiem pracy znajmują się znakomicie, w związku z czym warto jest wiedzieć, czym inspirują się, czym kierują się architekci naszych przestrzeni biurowych i to właśnie firma Balma odsłania wam informacje o tym, jak będzie wyglądało biuro przyszłości. Mamy tutaj też piękne zdjęcia Szymona Polańskiego, z którymi możecie się zapoznać, jak takie aranżacje przyszłych biur mogą wyglądać. No dobra, kolejne strony, to znowu cały czas jesteśmy w sekcji biznesowej. Pamiętajcie, że magazyn składa się z kilku różnych sekcji, ale ta sekcja biznesowa rzeczywiście jest tutaj dosyć mocno rozbudowana i nadal pozostajemy w obszarze biurowym. Tym razem firma Kinarps. Jak wybrać właściwe krzesło do pracy? Holistyczne podejście do ergonomii w biurze. Czy tylko biurze? A ilu z was pracuje w domach? Ilu z was ma home office? Czy wiecie, jakie krzesła powinniście, z jakich krzesł powinniście korzystać? Co powinniście brać pod uwagę? No to słuchajcie, trzy czynniki, które należy uwzględnić przy wyborze fotela biurowego. Pierwszy. Jak będzie użytkowany? Czy z fotela ma korzystać więcej osób? Jak długo użytkownik będzie przebywać w pozycji siedzącej? Jaki rodzaj pracy będzie wykonywać? To obszar numer jeden. Dwa. Ruch zapewnia dobre samopoczucie. Warto poszukać krzesła z funkcjami zachęcającymi do zmieniania pozycji. I obszar trzeci. Przetestuj i sprawdź, jakie krzesło najbardziej nam odpowiada. Powinno być wygodne i łatwo dopasowywać się do potrzeb. Należy zwrócić uwagę, czy mechanizmy regulacyjne są łatwo dostępne i intuicyjne w obsłudze. Tak, to takie elementy wyciągnąłem wam z tekstu przygotowanego przez ekspertów z Kinarps. Oj, interesujcie się tą ergonomią pracy, interesujcie, dlatego że tutaj powiem wam, że możemy sobie szkodę narobić, jeśli chodzi o nasze kręgosłupy, więc korzystajcie z dobrych rad i korzystajcie z dobrych mebli. Dobra, później docieramy do tego wywiadu numeru, czyli mamy wpływ na lepsze. Jutro rozmowa z Magdaleną Olborską, CSR menedżerem Samsung Electronics Polska. Tak, poczytajcie sobie o tym CSR-ze, o którym już wam wspomniałem na samym początku. To jest bardzo, bardzo
bardzo obszerna wypowiedź, a później zaraz po niej traficie do aktualności inwestycyjnych, a tym samym do drugiej sekcji w magazynie, która nazywa się Inwestycje. No i tu przeczytacie o prognozie wzrostu konkurencji wśród inwestorów na rynku nieruchomości handlowych w roku 2022. Przeczytacie o tym, że Hansa Invest Real Asset stała się właścicielem Generation Park Y oraz o spektakularnej transakcji portfelowej na rynku magazynów Prime. To są wybrane wiadomości, abyście potem mogli przez nich przejść do Elbląga. Tak, dlatego, że tutaj znajdziecie informacje na temat Elbląskiego Parku Technologicznego, który jest miejscem spotkań i nauki i biznesu. I jest to rozmowa z Arkadiuszem Koseckim, dyrektorem Elbląskiego Parku Technologicznego, którą rozmowę przeprowadził nasz magazyn. Poczytajcie sobie, Elbląg znakomicie się rozwija i dostosowuje do potrzeb biznesowych. Elbląski Park Technologiczny to jest jedno z wielu różnych ciekawych miejsc w tym mieście, więc jak chcecie rozwijać swój biznes blisko Pomorza, ale wciąż na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, no to zajrzyjcie do tego, co się dzieje w Elblągu. Później z Elbląga zrobimy sobie małą wycieczkę do Kielc i to tutaj dowiemy się o tym, jak to miasto wspiera sektor IT i że jest to inwestycja w kadry. Mamy tutaj nawet cytat z samego pana prezydenta Kielc Bogdana Wenty, który nam mówi, że bardzo się cieszymy, że pozyskane dofinansowanie pomaga młodym ludziom w zdobywaniu ważnych, praktycznych umiejętności informatycznych niezbędnych na rynku pracy. Branża IT jest jednym z kluczowych sektorów w Kielcach. Wierzymy, że pomagając uczniom już na etapie nauki szkolnej, kształtujemy kadry dla inwestorów, a to zaowocuje rozwojem naszego miasta. Tak, bardzo dobrze, panie prezydencie, w IT trzeba inwestować, dlatego że każda branża jest już branżą technologiczną, w każdej branży mamy coś z IT, jak to mówił Łukasz Olechnowicz w jednym z ostatnich odcinków serii Kim oni są, który miałem przyjemność nagrywać w ramach podcastu BSS bez tajemnic. Dobra. Z Kielc przechodzimy do Poznania i tutaj mamy do czynienia z tekstem Jana Błażejewskiego z IC Solutions, który opowiada nam o digitalizacji. Ja w zasadzie to zadaję pytanie, czy ta digitalizacja jest koniecznością, czy też szansą. No i warto oczywiście sobie zapoznać się z tymi elementami wyniesionymi na strony magazynu Focus on Business przez pana Jana. Konieczność, szansa, myślę, że połączenie jednego i drugiego, także warto sobie przeczytać. Tutaj też bardzo ciekawy trik stosuje nam miasto Poznań w każdym wydaniu Focus on Business, dlatego że zawsze przedstawiają nową inwestycję w mieście. Na kogo padło tym razem? No cóż, tutaj akurat nie będę was trzymał w niepewności. Padło na B. Brown Business Services, spółkę z o.o., która przyszła do Poznania z Niemiec, reprezentuje branżę medyczną i miejsca pracy, które zaczyna tworzyć w Poznaniu, to 135 etatów. No a będzie miała, w zasadzie ma siedzibę w mieście na Roosevelta w Poznaniu. Tak, zapraszam was, abyście sobie śledzili informacje z Poznania, bo jest to miasto, które idealnie wręcz komunikuje swoje nowe inwestycje z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Jeżeli jesteśmy w temacie już komunikacji, no to warto przeskoczyć z Poznania do Częstochowy, a miasto skupiło się na zrobieniu relacji z wydarzenia o employer brandingu, które miało miejsce pod koniec roku 2021 na terenie miasta Częstochowy. Tak, to tutaj employer branding na Jurze. Tak, i tytuł dała Anna Tymoszenko z Urzędu Miasta Częstochowa i zrelacjonowała nam, jak wyglądało to wydarzenie, cóż tam się działo i jakie to ciekawe informacje zostały wpompowane w głowy uczestników tegoż kongresu. Z Częstochowy, bum, na północ lecimy do Bydgoszczy. Czym Bydgoszcz przyciąga inwestorów? Kilka bardzo fajnych rad i podsumowań, co takiego ma Bydgoszcz w sobie, aby skusić inwestorów i to nie tylko z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, ale także i produkcji, logistyki i innych branż. To możecie sobie wszystko ładnie tutaj przeczytać. Za te informacje przekazane na stronach magazynu Focus on Business odpowiada Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Po tych tekstach wskakujemy już w aktualności HR-owe, no bo na rynku HR-owym sporo się dzieje. Na przykład jest tutaj informacja o nowym raporcie
wydanym przez Haze Poland, a jest to konkretnie raport płacowy, który został opublikowany na początku roku 2022 i o tym raporcie również nagrałem Wam jeden odcinek podcastu. Posłuchajcie sobie jego, jeżeli macie tylko na to ochotę. A żeby do niego dotrzeć, to ta aktualność akurat w magazynie Focus on Business również opatrzona jest QR-kodem, więc możecie go sobie zeskanować i wskoczyć bezpośrednio do tegoż magazynu. Tutaj mamy jeszcze kilka nowych informacji, między innymi pochodzących z Manpowera albo z Biuro Happoland, gdzie na przykład a propos Biuro Happoland mamy nowego dyrektora zarządzającego. Tak, Christian Ulrich objął to stanowisko i warto dzielić się informacjami o tym, jakich to liderów mają firmy w naszym kraju. Później bardzo ciekawy tekst dotyczący silversów. Czy silversi mogą uratować pracodawców w dobie niedoboru talentów? Nad tym tematem pochyliła się Monika Smulewicz. Silversi to reprezentanci pokolenia określanego przez socjologów i demografów mianem baby boomers, a więc roczniki powojenne do połowy lat 60. XX wieku. Dziś mają już powyżej 50 lat. O, kochani, to ja będę za parę lat takim silversem, także już się zbliżam do tego. No, ale nie będziemy tu patrzeć w moją metryczkę, ale warto zapoznać się z tekstem Moniki Smulewicz, która jest partnerką, dyrektorką zarządzającą outsourcingiem kadr płac i rachunkowości w Grant Thornton. Monika to jest ogromny ekspert w swojej dziedzinie, no i zwraca tutaj nam uwagę na bardzo, bardzo ważne i interesujące fakty i elementy wyciągnięte z obszaru silversów. Na przykład mówi, że około 99% respondentów z grupy silversów korzysta ze sklepów internetowych i bankowości internetowej, a ponad 1/3 badanych gra w gry mobilne. To wszystko wynika z raportu Ad Colony. No wiecie co, ja też ciągle gram jeszcze w jakieś gry mobilne, no ale okej, do silversów jeszcze mi parę lat brakuje. Dobra, po tekście Moniki wskakujemy w obszar rekrutacji, ale ze znakiem zapytania. Rekrutacja to proces, który nie zaczyna i nie kończy się na ogłoszeniu o pracę. I na to nam zwraca uwagę Monika Jagodzińska, PR and Marketing Lead w CPL Poland. CPL, powiem Wam, że to też jest firma, która w tej chwili przechodzi bardzo pozytywne zmiany i to również jeśli chodzi o stanowisko najważniejszej osoby w tejże firmie, ale o tym Wam może powiem innym razem. Natomiast tutaj ci eksperci od obszaru rekrutacji i zarządzania procesami rekrutacyjnymi zwrócili uwagę na tym, że to nie tylko chodzi o ogłoszenie o pracę, ale o coś więcej. Dobra, to jak już sobie przeszliśmy sobie przez ten tekst rekrutacyjny, to mamy kolejny tekst, który tym razem jest zaprezentowany przez dyrektora zarządzającego Aztek Polska, czyli Dariusza Korka, który opowiada nam o ambitnych projektach, które są kluczem do rekrutacji najlepszych specjalistów. Pozostajemy w obszarze rekrutacji, ale Aztek Polska to firma, która bardzo mocno siedzi w obszarze IT, IT contractingu i tego typu obszarów, także warto sobie przeczytać, jak to jest z tymi ambitnymi projektami, które są mocno przyciągające nowe talenty. Bardzo obszerny tekst. W obszarze HR-ów pozostajemy jeszcze na chwileczkę, dlatego że tutaj z kolei mamy dla Was do zaprezentowania wywiad, rozmowę z Markiem Jankowiczem Bogdańskim, Project Managerem, oraz Dominiką Pociechą, Senior Project Koordynatorką z Kelly Services. Kelly Services to ogromna agencja rekrutacyjna globalna, obecna w Polsce od wielu, wielu lat, wspierająca bardzo mocno sektor nowoczesnych usług dla biznesu i tym razem tutaj Marek oraz Dominika skupili się na temacie, który brzmi: znajomość niszowych języków to atut na rynku pracy. Tak, 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 za te języki obce powiem Wam, że możecie dostać niesamowite bonusy finansowe sięgające nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie. No i to jest ostatni tekst na stronach polskiego drugiego wydania magazynu Focus on Business, który ukazał się na przełomie stycznia i lutego 2022 roku, a poza tekstami jak zwykle rekomendacja książek. Tak, ja uwielbiam czytać książki i uwielbiam wspierać jakby wiedzę na temat tego, co ciekawego na rynku się pojawiło. Tym razem wydawnictwo One Press informuje o dwóch bardzo interesujących tytułach. Pierwszy to
to dziennik stoika, refleksje i myśli o sztuce życia na 366 dni. Jest to książka autorstwa Ryana Holidaya, Stevena Henselmana i została wydana na początku roku 2022. Do tego dokładamy drugi tytuł, również z wydawnictwa One Press i tutaj również autorem jest Ryan Holiday. Cóż takiego tym razem ten autor napisał? Umysł niewzruszony w szkole mistrzów. Takie dwie książeczki na ostatniej stronie magazynu Focus on Business znajdziecie, przeczytacie, znajdziecie też do nich QR kody, żebyście mogli sobie dotrzeć do jakiegoś sklepu internetowego i sobie je kupić. Wow, no to dotarliśmy do końca. Dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta bardzo szybka, ekspresowa relacja, a w zasadzie nie tyle relacja, co przejście przez strony drukowanego wydania magazynu Focus on Business, który macie już do dyspozycji swojej. Możecie go ściągać w postaci elektronicznej, albo możecie zapisać się jako subskrybenci do otrzymywania drukowanej wersji. No ale to niestety może nastąpić dopiero od kolejnego wydania magazynu, gdyż ten całkowicie został zagospodarowany przez bieżących subskrybentów, przez członków klubu Pro Progressio oraz przez te urzędy miast, ambasady i izby, o których wspomniałem Wam na samym początku dzisiejszego odcinka. Dzięki bardzo, jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka, dajcie łapkę w górę, dajcie 5 gwiazdek jako ocenę tego podcastu w swojej ulubionej przeglądarce podcastowej, bądź też na YouTubie. Będzie mi bardzo miło zobaczyć, że dotrwaliście do końca i przesłuchaliście tą wiadomość i jeszcze oceniliście ją w sposób pozytywny. Zawsze możecie do mnie też napisać albo zasubskrybować sobie podcast BSS bez tajemnic. Ja Wam mówię cześć, nisko się kłaniam i słyszymy się albo widzimy w kolejnym odcinku podcastu BSS bez tajemnic. Zaglądajcie tutaj częściej. Na razie, cześć!